Dzień dobry. 6 godzina. W ogóle nie wiem, co się dzieje. Sekundę temu otworzyłam oczy i tak to wygląda. Najgorzej, czekajcie, jest na zewnątrz. Może dla ludzi, że jest tak jakby noc jeszcze. No ale cóż, dobra, budzimy się. Gdy się wykąpać. Słonię żaluzję z przodu. Zrobię zaraz małemu śniadanko. Bo wstawiam. Raz, trzy. Jest. Miałam siód. Jeszcze. O, to już się robi coś tam jaśniej. Teraz coraz szybciej będzie się jaśniej robiło. Co tam teraz ma? Kuli! Co ty tam robisz w tych krzakach? No, mam było sąsiadów. Chodź tu, nie chodź do sąsiadów. Dobrze. Chodź, 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 kuli. Kulka. Dobra, jest. Dobrze. Ja idę się wykąpać. Wróciłam kamerę, naraziłam tylko tutaj nałożony podkład. Słuchajcie, na co dzień się nie maluję, ale dostaję milion pytań, naprawdę, w prywatnych wiadomościach, jak ja się maluję, a ja na co dzień, słuchajcie, się nie maluję. Mamy najgorsze światło ever teraz, taki żółtek, taki. Najlepszym by było to, nie, jeszcze gorsze. Ale no trudno. Chodzi mi, pokażę wam mniej więcej co robię. Jeśli chodzi o podkład, to w tym momencie używam MAC Face and Body Foundation. W tym momencie podkładu używam tego MAC. Z MAC-a, bo ja nie lubię, jak mam taką. No wiecie, taką maskę. Ja lubię, jak delikatnie gdzieś tam przykrywa te niedoskonałości, ale ale nie lubię takiej maski. I słuchajcie, ten podkład możecie sobie spokojnie budować, ale on od razu mówię, że nie jest dla wszystkich. Często właśnie dziewczyny uważają, że on jest po prostu za lekki, bo on faktycznie nie przykrywa jakichś super niedoskonałości. On tak bardziej troszkę wyrównuje kolory. W tym momencie mam, słuchajcie, korektor właśnie do, małość moja, do jakichś cudaków z Sephory. Zwykły. I zaraz zobaczę. Tak, tu mam na nosku. Tutaj ta ranka. Dwa, trzy. No niestety moja moja cera nie jest w najlepszym stanie. Powiedziałabym nawet z tych gorszych. I to jest właśnie spowodowane tym, że mój organizm się pozbywa tych toksyn, a to są niestety skutki uboczne. Pod oczy tutaj nie nakładam sobie, słuchajcie, fluidu, więc daję korektor z, o Jezu, skąd on jest, z Maybelline. Mam taki, o, i też wklepuję sobie go delikatnie. Jak dla mnie to jest najlepszy korektor świata.
Pewnie są lepsze, ale to u mnie się dobrze sprawdza, o tak. I dobra. Jakby to mamy zrobione. Jeśli chodzi o brwi, to nie robię nic specjalnego. Użyłam kredki z Benefit. I moje brwi w tym momencie wymagają bardzo dużo uwagi, ze względu na to, że no są w nie najlepszym stanie, ale to się zmieni już w czwartek. I jak widzicie, ja się mega świecę, bo niestety właśnie ten podkład ma to w sobie. Że niestety, ale się świeci. O, Julie, wyłączysz mój weker? Dzięki! Właśnie dzwonił budzik, jakbyśmy zaspali. Bo nie ma Zoe z nami, nie wiem czy zauważyliście. Ani Ramona. Moja mama tutaj w piątek u nas była, słuchajcie, i porwała na kilka dni Zoe. Się babcia stęskniła za nią. Nie dziwię się wcale, bo my cały styczeń byliśmy razem. Zamiast styczeń, grudzień, połowy grudnia, więc babcia się stęskniła. Dobra. Brwi, słuchajcie, są zrobione. To nie wygląda najlepiej w tym świetle, uwierzcie mi. Zaraz wam wyjść do światła dziennego was dam. Słuchajcie, na co dzień ja mam bardzo wystające, jak widzicie, kości policzkowe, więc ja nie konturuję twarzy. Ale specjalnie dla was ją wykonturuję. I albo używam w tym momencie, poczekajcie. Albo używam brązera z Anastazji. Albo brązera z Benefit. Albo brązera z Fenty Beauty. I on jest, słuchajcie, wygodny taki do wzięcia. On jest, go się wykręca. Jak go tu dotkniecie, to jest suchy. I ja sobie go najpierw, słuchajcie, on ma taki dziwny kolor, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Najpierw sobie go smaruję jakby na dłoń. O, one się przyczepiły do siebie. I jak już mam gotowy makijaż, to gąbeczką sobie go delikatnie wklepuję. I wiecie co? To ja akurat nie wiem od... Nie jestem jakimś, ja nie jestem żadnym znawcą makijażu, więc jakby robię to na wyczucie. Nie kładę go dużo, to tak jak mówię, bo ja mam bardzo mocno wystające, widzicie, kości policzkowe i nie chciałabym sobie krzywdy z nim zrobić. I zobaczcie, mam tutaj też róż z tego. Fendi, one się tak fajnie złączają. Także mi jest to na rękę. Są fajne, bo można je łatwo ze sobą zabrać, więc dla mnie są idealne. Dobra, myślę, że już. A teraz sobie zrobię jeszcze jedną kropkę, bo widzicie? On tak ładnie schodzi, ale jeszcze zrobię sobie jedną kropkę. O, zobaczcie tu. I zobaczcie, nawet pędzelkiem jak go biorę, to go po prostu zbieram, ale sobie go zrobię i wykonturuję sobie troszkę buźkę, bo jak już zrobiłam na górze, to wypadałoby też zrobić na górze i na dole. Dobra, myślę, że to jest gotowe. Ja mam naturalne rumieńce. Tak jak mi niełatwo zawstydzić, ale mam naturalne rumieńce, ale też sobie je delikatnie podkreślam. I właśnie z Fenty mam delikatny taki róż. Zaraz wam pokażę. Nakładam go sobie tutaj w tych miejscach na samej kości policzkowej, bo tam mi się rumieńce pojawiają. O Jezus, znowu się zruszył. I po prostu, hops, okej, wklepuję tą samą gąbeczką. Oczywiście bokiem, żeby tam nie zabrać jakiegoś bronzera. I zaraz wam pokażę, co robię z rozświetlaczami. Jeszcze zanim przejdę do rozświetlacza, to od razu, słuchajcie, umyłam blender. Bo ja nienawidzę, jak mam brudny beauty blender. To jest najgorsze, co może być dla mnie. Więc ja zamykam moją kosmetyczkę.
zabieram was ze sobą na dół, bo tam mam wszystkie, związane rzeczy z... Czekajcie, pokażę to światło. O, coś już się robi, jasno, zobaczcie. Tam mam wszystkie związane rzeczy z... Widzicie, to już jest zupełnie inaczej. Tak, koteńku? Co? Tutaj też jest kiepskie światło, ale poza, wykorzystam sobie ten karton. Okej. Poza tym, że mój makijaż jest gotowy, jak widzicie, delikatnie, to używam z Anastasii tego Glow Kit. To jest po prostu zestaw oświetlaczy. Tylko ja go, słuchajcie, na co dzień nie używam. A jeśli chodzi na co dzień, to tego Summer używam po prostu delikatnie tutaj, ale mogę wam pokazać kiedyś, jak maluję się na wyjście jakieś czy coś, chociaż nie mam zbyt często tych wyjść. Ale mogę wam pokazać, bo to jest po prostu rozświetlacz marzenia. Łeb ostrość. Dobra, oto co mam na sobie, białe spodnie, bluzę niebieską, czapkę, buciki, korsa niebieskiego, granatowego w zasadzie i ten płaszczyk. I idę tak do fryzjera. A jeżeli ktoś się chciał pytać, bo kiedyś miałam takie pytanie, jakbym miała wybrać dwie pary spodni, które bym wybrała, to są spodnie białe. I na początku myślałam, słuchajcie, że to będą spodnie te ze skórki takie, ale okazuje się, że nie, bo dlaczego nie? Bo nie mogłabym je lato nosić, więc leginsy i białe. Uciekam, zawieź dziecko. Uwaga, podpinam telefon do ładowania i kupiłam ładowarkę do baterii do was. Śmieję do was, ale do baterii kupiłam ładowarkę do auta. Wiesz co, kupiłam koteczku taką ładowarkę do auta sobie, bo mam problem zawsze, że nie naładowany mam aparat, więc tak będziecie zawsze naładowani. Ale mi coś gniecie. Kurde, nie wiem, jaki mam rozmiar spodni kupować. Ścisnęłam się paskiem jak powalona, ale na górze zjechałam w talii, ale pupę mam większą i w pupie mi jest tak. W pupie mi jest akurat, a w talii są za luźne, więc pierwszym moim pomysłem było, żeby wyprać je w wysokiej temperaturze. No ale jakby to się nie sprawdzi, bo już się w dupie w nich nie mieszczę. Ale super. Tylko nie wiem, gdzie kupię spodnie. Także jak dacie mi znać, gdzie są wąskie w górze, a szersze w biodrach spodenki, to dajcie proszę mi znać. I ja mam uda też. No teraz wszyscy będą się śmiali, ale ja nie mam małych ud, jeśli chodzi o moją posturę, więc ja mam tak dość takie sobie. No i łydki mam spore i też właśnie często spodnie są na mnie bardzo ciasne w łydkach i to już później nie fajnie wygląda, jak są za ciasne. Dobrze, my teraz jedziemy zawieźć Juanito do przedszkola, do zerówki, bo jak wiecie, Juanito się przygotowuje do pójścia do szkoły nowej. Także troszkę się stresujemy tym wszyscy, ale Juanito się nie stresuje, więc najważniejsza osoba jakby... Wszystko ma pod kontrolą.
Dobra, słuchajcie, ja zdjęłam czapkę, bo mam taki odcisk, a idę do fryzjera, a wyjdziecie ze mną. I uwaga, uwaga, jestem mamą roku, patrzcie na to. Ups. No ale w Biedronce jest promka, więc a jestem mistrzem promek. Nie, śmieję się, ale no, o nie, nie wybrałam pieniędzy z bankomatu, idę wybrać. Dobra, przejedziecie ze mną do fryzjera. Teraz muszę znaleźć, gdzie to jest. Wiemy, jak tam dojechać, żeby nie było bez nawigacji, ale słuchajcie, nam rozkopali tutaj pół Chorzowa i po co mam się motać, jak nawigacja mi może pokazać, którędyk mam dojechać. Dobra, jak dojechać? Wszystko weź te korki. Dobra. Będę trochę jak zwykle za szybko. No ale cóż. Kieruj się na północ. I kupiłam jakiś... Dobrze. Kupiłam jakiś krem do rąk, bo mam strasznie wyschnięte dłonie. Tragicznie wyschnięte. Ojejku, jaka lasencja wysiadła. Dobra. Okej. Lecim. Jedę... aha, bo do fryzjera powiedziałam wam. Jadę na keratynowe prostowanie włosów, żeby je odżywić. Po tym moim blondzie. Trzymajcie kciuki. Nowa ja. Zobaczcie, jakie mam proste włosy. Muszę... już dużo, dużo później jest. Słuchajcie, jestem w domu już wykąpana, z myty makijaż. I zobaczcie, tak się prezentują włoski po keratynie. Trochę ten kąpiel była utrudniona, bo nie mogę jakby ich moczyć. No ale jakoś dam sobie radę. I słuchajcie, boję się. Jestem sama w domu i się boję. Zrobiłam sobie kolację i siadam pod kocem. Kuli, myślisz, że mnie obronisz? To się boi być sam w domu. Powiem wam szczerze, że wczoraj jakoś się nie bałam. Ale jak nie ma w ogóle nikogo, jestem sama, 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 to mam takiego stresa. Dobra, ja się zabieram za jedzenie mojej kolacji. Słuchajcie, patrzcie na to. Także, a do picia mam... Uwaga. To. No i teraz kto? Kaśce podskoczy. Kuli, co ty tam odwalasz? Ty jesteś mistrzem drugiego planu? Kulosławek? Chodź. Kotuś. Ojej, cześć. No. Nasi widzowie za tobą tęskną. Tęsknią za tobą. Na zdrówko. Przejdziemy do weterynarza obciąć pazurki, nie? Zobaczcie, moja myszka. To jest... mój pierwszy syn. Nie? No, Kuli już starowinka jest, ale mam nadzieję, że będzie żył bardzo, bardzo długo. Proszę. Co ty masz? Wyglądasz, jakbyś był różowy. Jesteś różowy. Widzicie to? Zojka cię mazakiem popisała. To łobuzica. Już kiedyś go na niebiesko pomazała, teraz na różowo. Musimy powiedzieć, że nie wolno, nie? Że my się zabieramy za kolację. Kuli też zaraz będzie jadł kolację swoją, bo już mu nałożyłam. I siedzimy i oglądamy filmiki razem. I dzisiaj razem śpimy. No. On nie... ładny jest, śliczny. No i ja jestem po siłowni, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ale jestem mega wyczerpana, słuchajcie. Strasznie. Taki miałam dzisiaj hardcore. I jeżeli coś znacie dobrego na wypryski, bo zobaczcie, jak mnie wysypuje całą. Chociaż wiem, że to jest spowodowane tym, że zaczęłam się zdrowo odżywiać i po prostu mój organizm pozbywa się wszelkich toksyn, niestety. Sam będziecie musieli na taką buzię patrzeć moją brzydką. Ale niestety, dzisiaj raz, dwa, no. Ale nie przejmuję się tym. Będzie lepiej, jak tylko słoneczko wyjdzie, to mi się pozasusza, więc... nie przejmuję się tym. Także ja zajadam
film i widzimy się jutro.